Panie Wojciechu, a no i oczywiście szefem jednej tej grupy sekcji jest pan Wojciech Suszycki. Bardzo go tutaj gorąco powitajmy. Znawca problematyki, krajoznawca i turystyki i historii, autor wielu publikacji. No i będzie oczywiście mówił ciekawie, a wiedzę ma tak bogatą, że dajemy ci, muszę mu czas określić. Prezes mnie przedstawił już. Ja tylko chcę do tego wszystkiego dodać, że jestem przewodnikiem PTTK. Jakoś tak w tym naszym gronie PTTK-owskim się trzymamy i szanujemy. Proszę Państwa, prezes przywiózł Was do Antonina. Niewiele można z zewnątrz zobaczyć, co nam pogoda popsuła. A ja zawsze będę mówił o tym, co tutaj jest na miejscu. Każdy, kto wejdzie do tego wnętrza, od razu napotyka nam stojący na środku ten wielki komin. Różnie to się nazywa. Jedni mówią, że to jest komin, drudzy mówią kominek. No może jak tam komu pasuje. Otóż to jest taki element, który się musi rzucić każdemu w oczy. Skąd się wziął i po co tu jest? W pierwotnych planach architekta tego komina nie było. Strop się trzymał na innych zasadach. Zresztą ozdobny, proszę zobaczyć, to jest oryginalne, to było najmniej zniszczone, także widać było. To, że ten komin się tu znalazł, to jest sprawa klienta, zamawiającego projekt tego pałacu i na skutek różnych uzgodnień architekta z tym, że klientem pojawił się ten komin. A architekt ze swoim klientem świetnie się zgadzali, byli prawie równolatkami. Architekt był 5 lat młodszy i tym architektem był Karol Fryderyk Szynkel. Chyba ja tu o nim nie będę specjalnie mówił, bo to jest historia sama dla siebie. Człowiek, który zabudował Prusy, no i nie tylko, monumentalnymi budowlami, a także na zlecenie klientów tu różnymi pałacami na terenie także Wielkopolski. Klientem Szynkla był książę Antoni Radziwiłł. Działo się to wszystko w pierwszej ćwierci wieku XIX. Omawianie tych planów, tych projektów trwało bardzo długo, ale w końcu po roku 1820, prawdopodobnie 21-22, zaczęto budowę. No, mówi się, że ostatecznie skończyło się to w roku 1826. Zostawmy na razie pałac. Zastanówmy się nad tym, co obserwuję często ludzi. Takie pytanie się nasuwa, skąd Radziwiłłowie tutaj? Polacy wychowani na Sienkiewiczu i innych tam powieściach i historii wiążą ten ród z Litwą, część wieża tam w okolicach Warszawy też się osiedlili. A skąd oni się wzięli tutaj? Otóż Radziwiłłowie trafili tutaj w połowie wieku XVIII. W roku 1755 odziedziczył dobra przygodzickie syn Doroty z domu przybędowskiej z pierwszego małżeństwa.
pierwszego małżeństwa z Radziwiłłem. Kiedy ona umarła, ta matka, wtedy przychodzą te dobra w ręce Radziwiłła. Dobra przygodzickie. Myśmy przejeżdżali przez tę wieś Przygodzice. To było, skromnie licząc, 16 tysięcy hektarów. Do tego 700 hektarów stawów hodowlanych i miasto Ostrów. Samych wsi i przysiłków różnie liczą około 60 do 80. Olbrzymi majątek. Książę Antoni, który ten pałac tutaj zbudował, był czwartym z kolei Radziwiłłem, w którego rękach były te dobra. Centrum dóbr było w Przygodzicach. To był skromny dworek, a książę chciał mieć siedzibę tutaj. Ale ja bym się dostał znowu do Antonina. Otóż, kiedy ożenił się, a ożenił się nie z wielkim, bo z Luizą z rodu Hohenzollernów, królewskiego rodu pruskiego. Dostał Antoni od swojego ojca pałac w Berlinie i dobra przygodzickie. Tak sobie. Niby nic przy tych majątkach, które oni posiadali. Żeby mógł pałac utrzymać, jeszcze mój ojciec dołożył ileś tam tysięcy talarów. I tutaj, w tych dobrach przygodzickich, postanowił osiąść i wtedy zaczął szukać zaczynku. To nie miało być jeszcze tutaj stałe miejsce zamieszkania, ale postanowił mieć taką siedzibę i wybrał sobie ten Antonin. To się tak nie nazywało. Nazywała się wtedy taka osada Szperek. Nazwa została do dziś, bo jak wjeżdżaliśmy tutaj, to widzieli Państwo, kto patrzył akurat w lewo, widział staw. Staw się nazywa do dzisiaj Szperek. Było tu kilka chałup i młyn. I on postanowił, że będzie miał tutaj swój pałac. Pałac myśliwski. On się tak nazywa, Jastrząs. Pałac myśliwski od początku tak pomyślał. I teraz przyjrzyjmy się może troszeczkę samemu pałacowi. Leży na niewielkim wzniesieniu, ale tak dobrze jest pomyślane, że kiedy była powódź kilkadziesiąt lat temu, to woda w pałac ominęła wszystko, co było. Tu innych zabudowań nie było. Stopniowo Schinkel, a potem jego uczeń i współpracownik Heverly zaczęli zabudowywać jeszcze otoczenie i pozostały do dzisiaj budynki, które no widać, tam jest siedziba leśnictwa, jest dom zbudowany dla syna Antoniego Wilhelma, jest wozownia, jest tak zwana ogrodówka i cały szereg różnego rodzaju drobnych budynków tutaj powstał. Jeszcze był taki domek nazywany mleczarnią, ale to się rozleciał już na naszych oczach. Niestety już go nie ma. Po drugiej stronie szosy jest dawna, to była jako szkoła, jest dawna kaplica grobowa Radziwiłłów. Ale tę kaplicę zbudowano dopiero w latach 835-38, a więc nie żył już książę Antoni, bo zmarł w 833 roku. Był on oficjalnie też
namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 815 do powstania listopadowego, bo potem skończyło się to namiestnikowanie. W każdym razie politycznej roli wielkiej nie odegrał. Chciał to zrobić, ale to mu się nie udało. Kiedy ukończono budowę tej kaplicy grobowej, to zrobili to synowie Antoniego, Wilhelm Bogusław. Wtedy ich zwłoki księcia Antoniego, jego żony, która zmarła wcześniej też, i potomków tu przywieziono, był pogrzeb, to było ile tych pochówków? Siedem tych pochówków tutaj było. Muszę powiedzieć, że Radziwiłłowie na ogół żyli dosyć krótko. Antoni i Luiza mieli 8 dzieci, 4 synów, 4 córki. Matka przeżyła 5 z tych dzieci, zostało tylko 3, a chorobą taką rodową to były suchoty. Zawsze się mówi, że to jest choroba biedotów, prawda? A tymczasem to było zupełnie, zupełnie inaczej. Oprócz, naturalnie nie siedzieli tutaj Radziwiłłowie cały czas w Antoninie, mieli pałac w Ciszycy pod Karpaczem, a ilekroć tam jeździli, to zawsze trafiali po drodze w jedną, drugą stronę do Antonina i potem dopiero stała się to siedzibą rodową. Sam pałac, no, do tej roli tak zupełnie przygotowany nie był. Ale przypatrzmy się teraz temu wnętrzu. Jest to budowla drewniana. Kiedyś mówiono cała z drewna, co nie jest zupełnie prawdą, bo to jest tak robione, że jest szkielet drewniany, wypełniony cegłami, na zewnątrz szalowany takimi belkami drewnianymi, a wewnątrz jest tynkowany. To są tynki wykładzione na trzcinę, prawda? Tak, także tak w 100% nie jest to drewno. Stoi on na podmurówce. Jak będziecie Państwo wychodzić, będziecie pamiętali, proszę się przyjrzeć. To jest cegła razem z tak zwaną rudą darniową. Ruda darniowa jest w naszych okolicach materiałem budowlanym jeszcze do dzisiaj, takim lokalnym. Sam pałac, no, zacząłem od pieca. Nie sprawdza się tutaj powiedzenie 4 kąty i piec 5, dlatego że kątów jest więcej, bo proszę zobaczyć, to jest 8-boczna sala. Tak? Regularne, po 6 metrów 53 centymetrów boki na zewnątrz. I proszę Państwa, już nie są to te 4 kąty. Ten pałac ma kształt krzyża greckiego, to znaczy są 4 ramiona, równo długie, równo duże i mieszczą, to nazywano pierwotnie pawilonami. W tej sali 8-bocznej są wejścia do tak zwanych pawilonów. No, dzisiaj tam na wyższych piętrach to są pokoje hotelowe. Ale tu na parterze w tych pawilonach to mieszkali Radziwiłłowie. Z tym, że za dużo miejsca nie było, musieli jeszcze iść piętro wyżej też. W jednym z tych skrzydeł całym są schody. Tam, gdzie się wchodzili. Za Państwem z tyłu są schody, także one zajmują to skrzydło. W tym skrzydle tutaj, za moimi plecami, są też schody, ale tylko na 2 kondygnacje, a tamte główne to prowadzą jeszcze dalej, bo nad tym stropem są jeszcze pomieszczenia, tu jest jeszcze, no,
nazwijmy to strych i tam też są jeszcze pomieszczenia, gdzie można się upchać. Ale w takich znośnych warunkach miało tutaj nocować 24 myśliwych. To było tak pomyślane, że będzie dla 24 osób komfortowo. Naturalnie to nie starczało, jak były wielkie polowania, a były, to jeszcze trzeba było gości w niedalekim folwarku, tu tam Bledziano jeszcze też umieścić. Teraz popatrzmy dalej. Na tym kominie są trofea myśliwskie i one już były narysowane w projekcie. Schinkel już jak projektował ten komin, to zaprojektował te medaliony i że tu będą te trofea. Są dwie galerie, z nich wejścia do poszczególnych pomieszczeń, także to jest bardzo wygodne. I naturalnie jest piwnica, jest tutaj pałac samowystarczalny. Proszę Państwa, ten pałac przechodził różne koleje, jakieś mniej więcej do lat 70. ubiegłego wieku, do 1970 i później, to jego losy były dosyć niepewne, dlatego że nie był należycie konserwowany. Tutaj był jakiś czas ośrodek kolonijny dużego, nieistniejącego już w Ostrowie browaru. Tutaj się różne rzeczy działy. Tu mieszkali między innymi, jeszcze pamiętam, lokatorzy, oposali jeszcze kury kiedyś chodzi. Także to różne były losy i w latach 70. zaczęto mocno myśleć o tym, że trzeba ten pałac ratować. Zaczęli to Ostrowianie, Towarzystwo Chopinowskie, które miało tu swój oddział i profesor Franciszek Kolarski, niezapomniana postać. Profesor Kowalski poprosił o pomoc Jerzego Waldorfa, który narobił potem hałasu na całą Polskę, w prasie, w radiu, gdzie tylko można było, czy trzeba ten zabytek ratować. No, potem był tu Dom Pracy Twórczej, pracowni konserwacji zabytków. Było kilka razy. W każdym razie pałac w tej chwili jest w administracji Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i jest takim, trzeba powiedzieć, czołowym zabytkiem południowej Wielkopolski. Każdy szanujący się pałac powinien mieć jakąś dawną legendę i tak dalej. Jak to wygląda w Antoninie? Pana Upartego można tutaj mówić o córce Antoniego Radziwiłła, Elizie, która zakochała się z olbrzymią wzajemnością zresztą, z następcą tronu pruskiego, Wilhelmem, który był przewidziany w jakiejś tam kolejności na następcę tronu, bo wtedy jeszcze nim nie był, oficjalnie kronprincem jeszcze nie był. W każdym razie wyglądało to tak, że niedaleko było do tego małżeństwa, ale nawet król pruski też był za tym, ale politycy się do tego wtrącili, powiedzieli, nie da rady. Ona nie jest z rodu królewskiego. I storpedowano plany małżeństwa. Ostateczne rozstanie to jest rok 1826. A król pruski i potem pierwszy cesarz po zjednoczeniu Niemiec w
71 roku cesarz Wilhelm do końca życia wspominał ją i miał jej portret na biurku i tak dalej. No to jest jedna. Z tym, że to ta miłość tych dwojga ludzi, ona jest raczej w niemieckim kręgu kulturowym bardziej znana niż u nas. Powstało sporo utworów literackich, powstały filmy. Jeden z ostatnich przed II wojną nakręconych filmów w Niemczech był u nas pokazywany kilka lat temu w Ostrowie. Tam była taka znana wtedy czeska aktorka Lida Balowa, która główną rolę kreowała. No ale to mało. My tak mało mówimy o Elisie. Wobec tego w roku 2006 była tutaj dosyć poważna konferencja naukowa geologów i architektów wielkopolskich i wygłoszono bardzo poważny referat, to chyba architekt był, który na podstawie różnych pomiarów, proporcji tej budowli doszedł do wniosku, że tutaj jest takie magiczne miejsce, to jest tak zwany czakram. Tych czakramów na Polsce kilka podobnych miejsc jest i chciał koniecznie przypisać ten czakram. No, my bez tego czakramu tak czy tak uważamy Antoni za miejsce magiczne. Ale proszę Państwa, legendą Antonina to jest pobyt tutaj Chopina. Chopin bywał tu, jak już mówił prezes w autobusie, bywał tutaj no, dwa razy, prawdopodobnie jako właśnie jeszcze dziecko w 26 roku, przejeżdżając z matką i siostrą do Dusznik i z powrotem. I na pewno długi pobyt jego to był w roku 1829. Naturalnie jeszcze są tacy, którzy twierdzą, że był w 827, a to dlatego, że podobno był tam w niedalekim Strzyżewie, ale dowodów, że tu był, to nie ma. Strzyżew to jest wioska 10 km stąd na wschód. Tam mieszkała jego matka chrzestna ze skarbku. Anna Wiesiołowska. I to była taka sobie szlachta, niezbyt bogata, tak kudy im do Radziwiłłów, no ale do księgi gości, bo taka tutaj była prowadzona, też się wpisali. Wpisani byli w tej księdze rodzice Chopina, rodzina Chopina i tak dalej. Księga się nie zachowała. Zginęła w czasie wojny, także jej nie ma, ale odbitki, zdjęcia z tej księgi są, jest tam podpisany ten Chopin. Chopin do przyjaciela napisał, że był tutaj tydzień i było mu niesłychanie dobrze, żeby go nie, no, miał obiekcję, czy go nie wygonią, bo tak by chętnie został dłużej. Badacz tych dziejów tutaj południowej Wielkopolski i Chopina, pan Nowaczyk, Henryk Nowaczyk, on twierdzi, że Chopin był nawet dni 10. No nie kuśmy się. W każdym bądź razie grano tutaj, dlatego że córki Radziwiłła też grały. Sam Radziwiłł, Antoni Radziwiłł był utalentowanym muzykiem. Na wiolonczeli grał, komponował. No, zawsze się przypomina jego muzykę do dramatu, do ponadto tego Faust. No i cały szereg innych, bo
i pieśni są jego. Także Chopin tutaj podobno napisał Poloneza C-dur po to, żeby mógł grać między innymi książę, bo to jest na wiolonczelę i fortepian, i akompaniować mogła mu córka. Ale to nie jest utwór dedykowany Chopinowi. Ten utwór Chopin uzupełnił o introdukcję już później, po powrocie do Warszawy, a później bodajże w 1830 roku dedykował go słynnemu wiolonczeliście Berkowi. A księciu Radziwiłłowi dedykował Chopin trio G-moll, które rodziło się jakoś tak w bólach, bo on zaczął właściwie je komponować w 28 roku już, kiedy był tu, w 29, na przełomie października, listopada, to księciu pokazywał już to i nie mógł jakoś tego utworu dokończyć, no w końcu ten utwór wyszedł drukiem z dedykacją dla księcia dopiero w 1833 roku. Właściwie książę był już na łożu śmierci, nie wiadomo czy w ogóle widział to wydanie, ale to jest utwór dedykowany księciu Antoniemu. Zresztą nie tylko Radziwiłł, nie tylko Chopin dedykował utwory, bo dedykował także dedykowany mu i Beethoven, i cały szereg innych wielkich kompozytorów. Także, proszę Państwa, to nie było nic. Tutaj nie był Chopin odosobniony. Ja chciałbym teraz przytoczyć Państwu taką opinię o Antoninie, którą ogłosił w mojej piśmie Jerzy Waldorf. Naturalnie z pewnym przesadem, jak zawsze Waldorfa, brzmi to tak. Jedyny Antonin ocalał w nienaruszonym kształcie od czasów, kiedy pośród jego ścian gościł młody Fryderyk. Tylko deski ścian owych, gdyby umiały mówić, mogłyby rzec. Myśmy go słyszały, jak grał. Dlatego domostwo to jest święte pośród świętych i wymaga starań, jakie przynależą kaplicy muzyki. Te dwa wyrazy końcowe są wielką literą. I rzeczywiście Antonin jest taką kaplicą muzyki. Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni odbył się już 30 razy. Ale nie tylko pianiści tu występują i nie tylko Chopina grają. Używanie tych pianistów było już prawie około 170 bodaj. Z tego połowa to są artyści zagraniczni. No, od Sokołowa poczynając różne sławy laureaci konkursów szopenowskich i tak dalej. Tak się szczególnie będę dawał, bo to za dużo wyzajęło czasu, a nie każdego może interesuje.